Jak będzie słychać, to będzie dobrze. Chyba, że nie wypada, ale chyba po co też jesteśmy. Zostałem przedstawiony z nazwiska, z imienia to tak jak mamy w liturgii bliżej końca Adwentu. Jan mu będzie na imię, to właśnie we mnie się także sprawdza. Chociaż moim patronem nie jest święty Jan, Chrzciciel, tylko jego, jego uczeń, a później umiłowany apostoł, Jan ewangelista. Przyznaję, że kiedy zostałem poproszony o to, aby wypowiedzieć słowo, rozważanie, konferencję, takim prośbom się nie odmawia. Zwłaszcza jak się przyjęło święcenia kapłańskie, to właśnie po to, żeby tego rodzaju posługę pełnić, no to w duszy jęknąłem, bo mówić do mężczyzn o darach duchowych to bardzo groźna sprawa. Wiadomo, że mężczyźni są taką bardziej praktyczną częścią populacji. No, i Jak ktoś jest z płaszczyzny mechaniki, elektroniki, informatyki, to taka praktyczna sprawa, ale dary duchowe to tak trochę brzmi groźnie. Teren może być nieprosty. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo kłopotliwy. A druga moja nadzieja to, że się okaże, że. To jest bardziej praktyczna sprawa w naszym życiu, niż byśmy w pierwszym skojarzeniu podejrzewali. W ogóle to mamy taki czas aktualnie, grudniowy, przedświąteczny, który jest czasem obdarowywania. Dopiero co był święty Mikołaj, tutaj już gwiazdeczka się zbliża. Różne tradycje kulturowe, różne tradycje rodzinne gdzieś tam aniołek będzie przychodził no, w sklepach, wiadomo, że ruch. Każdy szczęśliwy tata również myśli o tym, jak zaznaczyć tę świąteczność, zależnie od własnej koncepcji, od kieszeni, no, ale ruch ogromny jest i będzie, także pod kątem obdarowywania. Może dlatego właśnie organizatorzy zaproponowali taką płaszczyznę spotkania, która rozumiem, że jest wywołana słowem apostoła, świętego Pawła. Starajcie się, Posiąść miłość. Troszcie się o dary duchowe, szczególnie zaś o dar proroctwa. Troszcie się o dary duchowe. On to pisał do Koryntian, do pierwszej wspólnoty. Tam nie byli sami mężczyźni, ale z pewnością wielu. I to tak samo dotyczyło tej części, jak i pozostałej części wspólnoty. Zresztą oni nadawali ton. Dary duchowe. Bóg jest duchem. Więc szybko rozumiemy, że tak naprawdę te dary duchowe od Boga to coś bardzo oczywistego. Ale może popatrzmy jeszcze głębiej. Dary Boga. Z natury sytuacji, co nam może dać Bóg? I teraz nie myślę o działaniu pośrednim, że doprowadzi do takich okoliczności, takich sytuacji, że otrzymamy coś od kogoś. Co nam może dać Bóg w relacji ja i ty? Ty jesteś moim Bogiem, a ja jestem twoim człowiekiem. On nie może dać nic stworzonego poza ogólną prawdą, że wszystko jest dla człowieka, bo człowiek jest gospodarzem, z koroną stworzenia i tak naprawdę, ze względu na człowieka jest wszystko inne, ale w tej żywej relacji naszego życia, On nie da mi nic ani stworzonego, ani zrobionego. On nie przyniesie tutaj kury na obiad w swoich boskich rękach, ani kotleta, to już może tak bardziej męskie, ani nic, co jest wykonane przez kogoś z nas. On, jeżeli daje, to udziela samego siebie. On udziela samego siebie. I jest to, widzimy w historii zbawienia, w przekazie Pisma Świętego, najbardziej oczywisty warunek, że jeżeli dochodzi do spotkania człowiek-Bóg, to w tym udzielaniu samego siebie człowiek może stać się potem jego narzędziem. Bóg może się posłużyć człowiekiem wtedy, kiedy jego boskie obdarowanie, zostanie okazane człowiekowi. Różnie myślimy o tych sytuacjach poruszenia mocą Bożą, natchnienia, przyjścia ze światłem. Jest bardzo konkretny taki kres pełnia Bożego obdarowania, która jest widoczna w całej pedagogii w historii zbawienia. Do czego prowadzi zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa? Jak mówimy zbawcze, to oczywiście może być pierwszą no, pokusą, ale po prostu skojarzeniem pierwszym pomyśleć o krzyżu z martwych wstaniu, ale stop, stop, to jeszcze nie koniec historii. Do czego prowadzi dzieło Jezusa? Do dnia pięćdziesiątnicy. Kresem obdarowania jest dar Ducha Świętego. I to jest pragnienie Boga. Ono w Jezusie stało się ciałem, stało się faktem. Bóg chciał człowieka doprowadzić do tej sytuacji, gdzie będzie mógł udzielać swego ducha każdemu z nas, żebyśmy się stali już teraz Jego narzędziem, prawdziwym współpracownikiem. Mało powiedziane, nazywamy się Dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. To niesamowite pokrewieństwo z Bogiem to boskie, boskie tchnienie w człowieku. Jeżeli mówić o darach duchowych, no to trzeba powiedzieć z całą odwagą tak upragnieniem Boga jest to, żeby ten dar, jakim jest On sam, w mocy Ducha Świętego był obecny w historii życia tych, którzy przyjmują Jego. Wezwanie, orędzie, pedagogie, ale najbardziej osobę, osobę Jezusa, Bożego Syna, Zbawiciela. Nie możemy się zatrzymać na uzdrowieniach, a więc na głoszeniu dobrej nowiny, potrzebie przemiany. Trzeba, byśmy pozwolili się prowadzić dalej, bo wtedy to wszystko zyskuje pewien, prawdziwy i końcowy sens. Kiedy myślimy o Duchu Świętym, to oczywiście nam się może przypomnieć, bo pewnie przyjęliśmy wszyscy bierzmowanie, albo prawie wszyscy w naszym życiu. Zaraz to, no tak, jak Duch Święty, to znamy Jego dary. No to, no to mamy dar rady, dar mądrości, dar rozumu, dar męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej. Możemy teraz to rozważać, to są dary duchowe bardzo pięknie. Dobre skojarzenie. Kto inny powie, a no, stop, stop. Święty Paweł pisze nam także wyraźnie o tym, że owocem ducha jest, czyli jeżeli Duch Święty działa w nas, jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To prawda. To, co pisał do Kościoła w Galacji, jest także dla nas prawdą. Duch Święty chce, żeby to się gdzieś objawiło w nas. Ale jest coś bardziej zasadniczego co czasami w różny sposób bywa pomijane czy niedostrzegane, a trzeba zauważyć jako istotną konsekwencję przyjścia Ducha Świętego do człowieka, a jest to coś, co się kryje pod słowem świętość. I teraz mówcie, jakie to byśmy powiedzieli teoretyczne, jakie to dalekie, stop, stop, stop. Właśnie to skojarzenie nas potrafi dzisiaj gubić i być może ono jest przyczyną pewnej bardzo praktycznej herezji, która pokonuje bardzo wielu dzisiaj w Kościele. Troszkę nad tą sprawą się zatrzymam dłużej, może dlatego, że zazwyczaj mam, starałem, się, starałem się te sprawy rozważać w ramach kateche z konferencji seminaryjnych, Wspomnianego seminarium odnowy wiary. To ma y, ten cykl spotkań duchowych różne nazwy: seminarium odnowy duchu świętym, ewangelizacyjne. U was będzie odnowy wiary mężczyzn. No, w każdym razie gdzieś tam starałem się te treści rozważyć. W wypadku naszego spotkania już ubiegnę i dlatego się troszeczkę nad tym zatrzymam, żeby to nie było tylko wspomniane, ale dogłębnie przez nas jakoś pojmowane. O co chodzi kiedy pada słowo świętość? A może mamy zaraz skojarzenie z naszymi świętymi patronami, świętymi świadkami naszego współczesnego czasu, święty Jan Paweł II, święta Matka Teresa z Kalkuty, święty Ojciec Pio, jakieś bliskie przez sam fakt niedawnego świadectwa bliskie nam postacie. Żeby to pojąć, powiem tak, wszyscy mamy świadomość, że w świecie wartości jest pewna bardzo ważna granica. Bo każdy człowiek, który dochodzi do używania rozumu, czyli zarazem ma głos sumienia, sumienie jest głosem sądem rozumnym, nieemocjonalnym, wie, że pewne sprawy są dobre, a drugie są niedobre, złe. I jest potrzebą człowieka, żeby czynić dobro, natomiast powstrzymywać się przed złym. I ta granica została zobiektywizowana przez Boga w bardzo konkretnym momencie, kiedy było zawierane przymierze z ludem wybranym Izraelem na synaju, a Bóg jako pieczęć przymierza objawił dekalog. To, co jest rozumnie w człowieku postrzegane, zostało zobiektywizowane bardzo konkretnymi sformułowaniami. Tego nie czyń, tego nie czyń, tego nie czyń. O to się zmagaj, o to się staraj. A więc od czasów Mojżesza posiada ta granica między dobrem a złem charakter prawa objawionego i stanowi podstawę życia tej społeczności, która liczy się z Bogiem. Wiemy, że do tego się odwołał Jezus, kiedy w Ewangelii kreśli obraz Sądu Ostatecznego. Na sądzie ostatecznym, mówi Pan, będą sądzone wszystkie pokolenia od Adama aż do ostatniego człowieka, i będzie ten sąd dotyczył czego? Właśnie. Uczyniliście albo nie uczyniliście. Albo chodzi o dobro, które zostało uczynione, albo coś przeciwnego. Cokolwiek uczyniliście jednemu z najmniejszych, mnieście uczynili. Zresztą kapitalny obraz, ponieważ yy, w tym obrazie Momentem zaskoczenia nie jest to, że ktoś czynił źle czy dobrze. Oni, nie oni my. My wszyscy będziemy mieć świadomość swojego życia. Człowiek ma świadomość, tylko momentem zaskoczenia będzie to, panie, gdzieśmy cię widzieli, gdzie to w ogóle było, to że gdzie ty byłeś głodny, spragniony, ubogi, odarty z szat. Gdzie... Cokolwiek uczyniliście, to wobec mnie żeście uczynili. Jest zatem bardzo ważna granica między złem a dobrem. Ona dotyczy sprawy zbawienia człowieka. Ale my wiemy, my, którzy przyjęliśmy Jezusa i prawdę Ewangelii, że jest jeszcze w świecie dobra, w przestrzeni dobra jedna granica, to znaczy kolejna którą wytyczył sam Bóg, jest to granica między świętością a dobrem. W świecie świętości jest obecny Bóg. Jego obecność polega na objawianiu i uobecnianiu samego siebie. I ta świętość, ta przestrzeń Boga nie jest dostępna dla człowieka na zachciankę. Ona jest darem. Ona jest darem. Tę przestrzeń Bożej Obecności, przestrzeń świętości, może wprowadzić Bóg. Oczywiście, jeżeli ktoś wejdzie w tę przestrzeń świętości, będzie mu to udzielone, to choćby był moralnym Brudasem, natychmiast staje się oczyszczonym. Natychmiast również jest zdolny do dobra. Jeżeli się przypatrzymy sprawie, to rozumiemy, że granica między tym, co święte, a tym, co dobre. Jest ważniejsza i milion razy trudniejsza do pokonania, niż granica między dobrem a złem. Bo przez granicę wytyczoną w świecie wartości moralnych, etycznych, człowiek może przejść o własnych siłach i może przekroczyć wiele razy. Rano byłem leniwy, nie chciało mi się nic zrobić, na wszystkich sarkałem, grymasiłem, ale w południe powiedziałem, będę dobrym człowiekiem. Już nikomu nie dokuczałem, wziąłem się do roboty, przeszedłem na drugą stronę. Poza sytuacjami, gdzie ktoś popełnia coś nieodwracalnego, jakieś zło nieodwracalne, na przykład niszczy czyjeś życie, a nie ma mocy wskrzeszenia, to mówimy, można wiele razy te granice przekraczać w obie strony. Ale przez granicę świętości między dobrem a świętością przeprowadza sam Bóg. To mamy ładnie zobrazowane w Piśmie Świętym, gdzie Izajasz, prorok, zobaczył poczykroć świętego Boga i przerażony krzyczy: biada mi, jestem mężem o nieczystych wargach, mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach, a jestem wobec poczykroć świętego. Anioł Boży, przedstawiciel Boga, mówi: nie trap się, oczyszczam cię. Bierze żar z ogniska chwały Bożej i dotyka Izajaszowych ust, czy oczyszcza go. Oczyszcza Mojżesz, który stanął przy krzewie płonącym, a nie ulegającym spaleniu, słyszy: Zdejm sandały, bo miejsce, na którym stoisz, jest święte. Bóg sam go wprowadza w te tajemnice. To tam, właśnie, gdzie jest granica świętości i dobra, pojawia się też problem ludzkiego grzechu. Grzech to jest dobrowolna rezygnacja, ludzka rezygnacja z udziału w przestrzeni świętości. Człowiek, który wpadł w grzechy ciężkie, może spełniać dobre uczynki. Może, może być przed Bogiem y, zupełnie odtrącaj, odtrącającym program życia. Mógł popełnić mnóstwo grzechów i nie przyjąć oczyszczenia. Ale potrafi złożyć dział możne pogłaskać dziecko, spełnić wiele dobrych spraw. I tu jest ogromna zasadzka, ponieważ żyjemy w takim czasie, w takim pokoleniu, w którym granica między świętością a dobrem została tak zatarta w świadomości, że dobro dzisiaj utożsamiono ze świętością. Tak się stało w mentalności bardzo wielu ludzi, mówię ściśle o wspólnocie Kościoła. Nawet w świadomości wielu kapłanów i osób konsekrowanych. A to jest po prostu sytuacja pewnej herezji. I skutki tego są czasami wprost dramatyczne. Bo wiemy, że przestrzeń, w której działa Duch Święty, bo to On udziela świętości. Mówimy, ktoś jest w stanie łaski uświęcającej od chwili już tu Tak, to Duch Święty jest sprawcą tego, że ktoś jest w sytuacji świętości. To Duch Święty, można powiedzieć, no, łączy w człowieku niebo z ziemią. Ale w różnych przejawach życia ta, ta granica między świętością a pozostałą przestrzenią dotyczy wielu rzeczywistości dzisiaj przez nas już nie widzianych ostro. Świętość miejsca, świątynia, ołtarz, prezbiterium, tabernakulum. Jak dzisiaj w mentalności, w myśli wielu, świadomości wielu, w ogóle nie ma żadnej granicy. No przecież świetnie wiecie, przyparcie się, jak wchodzi w jakimkolwiek kościele grupa młodych formowanych do bierzmowania, naszej archidiecezji. Nie prowadzę, nie mam od bardzo wielu lat kontaktu z dziećmi, a z młodzieżą już od wielu lat, natomiast czasami, choćby przypadkiem, po ludzku jestem świadkiem, to bez yy, zaskoczenia, tylko widzę, jak się pewien regres świadomości tutaj pogłębia. Świętość czasu, niedziela, Dzień Pański, własność Pana, Dzień Święty, obowiązujące uroczystości, post Eucharystyczny, post przed Komunią Świętą, wielki post, czas czyjejś modlitwy jak tu jest bardzo niewidziana granica, że to jest już inna przestrzeń. Ludzi, osoba konsekrowana, kapłan, siostra zakonna. Ile razy oni dzisiaj sami tracą y, poczucie swojej tożsamości właśnie zacierając istotną prawdę o samych sobie. Myślę, że to bardzo szeroki temat, tylko sygnalizuje, ale gdzieś zatarcie granicy między świętością a dobrem przynosi bardzo mocne konsekwencje. Dzisiaj wielu ludzi rezygnuje z przychodzenia nam mszę świętą niedzielną. Dlaczego? Mówią, że oni są dobrzy, oni nie muszą chodzić do kościoła i paradoksalnie w tym jest pewna racja. Nie idziemy na mszę świętą po to, żeby, żeby być dobrym człowiekiem. Nie. Tylko, żeby być świętym. Żeby Jezus mnie nakarmił swoim ciałem, a Duch Święty z mocą we mnie działał. Żył i działał. Oczywiście, jak jestem w stanie łaski, ja już tam wchodzę święty w takim właśnie znaczeniu, jak to pisał apostoł, jak mówili o sobie pierwsi chrześcijanie, no poczytamy świętego Pawła, pozdrówcie świętych w Koryncie, pozdrówcie świętych w Efezie. Oni byli tacy sami święci jak my, co do moralnych możliwości, bez aureoli. Czyli walczyli o pewien profil życia, ale pozwolili Duchowi Świętemu w sobie żyć, byli tego świadomi. My to nazywamy stanem łaski. Do komunii świętej się nie idzie po to, aby być człowiekiem dobrym, ale właśnie, żeby być świętym. Nam to gdzieś uciekło i wiemy, że świętość została tylko sprowadzona do czy zarezerwowana dla, dla tych, którzy są kanonizowani, i tu jest pomieszanie z poplątaniem, bo gdzieś zgubiliśmy podstawowe, podstawowe stwierdzenia. No i dzisiaj mamy taką sytuację, że już nie Ewangelia, nie Jezus, ale tak zwany świat, czyli krąg serc. Poza chrześcijańskich przekonał wielu, że nie muszą być świętymi, bo wystarczy, żeby byli dobrymi. A oni w to uwierzyli. Tak, człowiek, który nie spotkał Jezusa, który nie poznał prawdy o pragnieniach Bożych, nie usłyszał wezwania, czyli powiemy, poganin, buddysta, ateista, wystarczy, żeby był dobry. Ale jeżeli ktoś Poznał to, co Bóg w Jezusie nam daje, to wie, że to nie wystarczy. My, którzy zostaliśmy obdarowani czymś bardzo szczególnym, łaską przymierza z Bogiem i duch święty, można by tak powiedzieć, został zaszczepiony w naszych sercach. Pisze Święty Paweł, zadatek ducha otrzymaliśmy. Trzeba, żebyśmy należeli do Boga. To właśnie ta obecność ducha świętego nas przeprowadza do. Mówimy do nieba, do wiecznego szczęścia. Mamy być do Jego dyspozycji. No Kiedy przychodzi no choćby miniona uroczystość w listopadzie wszystkich świętych, czcimy wszystkich świętych, nie wszystkich dobrych. Przychodzimy przed tabernakulum, uwielbiamy Jezusa w najświętszym sakramencie, nie w najlepszym sakramencie. To jest cały czas. Inny poziom, ta świętość, to jest inna przestrzeń niż tylko dobroć, i Bóg tam nas zechciał wprowadzić. Oczywiście wiemy, że jeżeli wypadamy z przestrzeni świętości, Bóg nas przeprowadza na nowo przez sakrament pojednania. Tak jest. Odzyskujemy wtedy właśnie pełnię tego uczestnictwa, która jest dla nas możliwa uczestnictwa w Bogu. Jaka była sytuacja chrześcijan pierwszych pokoleń, potem męczenników? Jaka jest sytuacja męczenników dzisiaj na Bliskim Wschodzie, na Dalekim Wschodzie? Czy oni umierają za, za bycie dobrym? I w nich nie zakazuje być dobrym. Oni mogą być dobrzy. Oni umierają dlatego, że chcą być święci, czyli należeć do Boga, a Duch Święty jest w nich, oni to wyznają. To jest to jest dzieło Jezusa, Duch Święty nam dane. Oni za to umierają, za swoją świętość. I nie zapierają się Jezusa nie dlatego, żeby byli złymi ludźmi, tylko żeby stracili świętość. To jest ta bardzo ważna sprawa i ten, to bardzo ważne, najważniejsze dzieło Ducha Świętego w nas. Dlatego tutaj pomijam wszystkie dary, które powiedziałem: siedem darów Ducha Świętego, czy, czy owoce. To wszystko bardzo piękne. Natomiast podstawowym dziełem Ducha Świętego jest to, że Bóg o nas mówi, nie my. Jesteście w mojej świętości, wy już jesteście święci. I to jest tajemnica chrześcijanina. Tego nie można tłumaczyć komuś na ulicy, kto nie poznał Jezusa, nie wierzy w jego dzieło. To by nie miało sensu. Ale w gronie wtajemniczonych w prawdy wiary, te sprawy sobie trzeba jasno uzmysłowić. Po co Bóg działa w człowieku? Po co Bóg przychodzi do człowieka? Przyznaję szczerze, że, że nie miałem czasu nawet wynotować, ale powiedziałem tej panu Andrzejowi, że z własnej książki to mogę ściągać. A kiedyś takie wyszły rozmowy o właśnie o, o darach. Różne są dary łaski, lecz ten sam duch, wydawnictwo SP, yy, to już chyba sześć lat temu ze mną rozmawiało, potem to zostało zapisane, wydane drukiem. Nie reklamuje, tym bardziej, że ze zdjęciem na okładce. No, wtedy jeszcze miałem lepszą czuprynę. Ktoś powiedział: Nic mi tak nie wychodzi, wrzuci jak włosy. To się, to się zdarza. O, tej, o tych tekstach osobnych będzie seminarium, bo to się może komuś przydać. Ale tam na samym początku rozmowy o darach duchowych wspomniałem powiedzenie Norwida, który napisał kiedyś, że w człowieku Bóg działa sam przez się, a w historii działa przez człowieka. Czyli w każdym z nas Bóg działa bezpośrednio, sam swoją mocą, ale w historii chce się posługiwać nami. To po to Bóg przychodzi do nas i po to Duch Święty po pierwsze w nas żyje, a po drugie uobecnia się w różnych y, możliwościach, nowych możliwościach, ubogaca je, rozwija żeby Bóg się mógł człowiekiem posługiwać. Jeżeli ktoś w tę drogę wejdzie, nawet się nie spostrzeże, ale każde przyjęcie Bożego daru okazuje się w praktyce zawsze czymś również owocnym. Mam w tej chwili skojarzenie może nie do końca adekwatne, ale jakoś potwierdzające to. Kilka dni temu w czasie nabożeństwa z modlitwą o uzdrowienie wewnętrzne w kościele Palutynów w Nowej Hucie. Tam w pierwsze sobotę tego rodzaju nabożeństwa prowadzę. Czytałem świadectwo przysłane przez człowieka po ośmiu latach. Ruszyło go sumienie, że trzeba oddać chwałę Bogu, który pisał o tym, jak Bóg go dotknął, kiedy przypadkiem się znalazł właśnie na takim nabożeństwie i takiej modlitwie, Akustyk, który pomagał y, głównemu, tam odpowiedzialnemu za akustykę, ustawiać sprzęt, był przez niego po prostu poproszony tam do tego kościoła. Nie był w ogóle zaangażowany w sprawach nabożeństwa. Nawet nie za bardzo rozumiał pewne rzeczy, nie był wdrożony. Zresztą dzisiaj też y, nawet się nie spostrzegł, że używamy w kościele słowo świadectwo. Napisał takie, taki ładny tekst z nadrukiem oświadczenie, ja niżej podpisane oświadczam, prawda, co dalej i wspominał jak tam przed tą mszą świętą była modlitwa w zakrystii była tam też pewna pani, której zupełnie nie zna, no, uczestnicy nabożeństwa ją znają z imienia ale co było ważnego po mszy świętej była adoracja wtedy zawsze jest chwila modlitwy za wszystkich obecnych jeżeli Pan Bóg pozwala to w takim słowie poznania wewnętrznym rozumieniu charyzmatycznym jest ogłaszana łaska i podziękowanie i mówi, w pewnym momencie ta pani wypowiedziała takie zdanie podziękowania za łaskę, że pewien mężczyzna z prawej strony kościoła otrzymuje łaskę przebaczenia ojcu. Mówi, zupełnie na to nie zwróciłem uwagi, ale kiedy wróciłem do domu, pojąłem, że we mnie coś jest inaczej. To ja, mówi, miałem odwagę inaczej popatrzeć na ojca. I dalej pisze o swojej historii, że był dzieckiem pozamałżeńskim, miał ogromny żal do tego ojca, który miał swoją rodzinę, no ale tak się potoczyła sytuacja, że matka go musiała wychowywać sama. I mówi, miał ogromny żal i ból, że tak, tak w takiej sytuacji postawił matkę i postawił jego. Ale w tym dniu coś się złamało. I to było ważne, bo ojciec akurat wszedł w śmiertelną chorobę. I mówi, byłem w stanie go odwiedzić w hospicjum. Powiedzi mu, że mu przebaczam, zrobiłem na jego czole znak krzyża. Przyjął dar. To była miłość przebaczająca. Moc przebaczenia to jest miłość, tylko nie nasza ludzka, bo nam nie starcza czasami sił do przebaczenia. Trzeba mieć naprawdę, czasem trzeba upraszać to od Jezusa, z jego serca. A potem ten y, główny akusty, który prosił, był proszony o przekazanie mi tego świadectwa, mówi proszę księdza, ile tam się cudów od tego dnia dokonało? Bo w nim się przełamało wobec ojca. I nagle zaczęło się porządkowanie życia. Był zaangażowany w astrologię, w jakieś sprawy okultystyczne. Człowiek inteligentny. Robił doktorat w jednej z gałęzi nauk ścisłych. Pomieszane życie moralne. I w momencie, kiedy przyjął ten dar, że jest zdolny przebaczyć ojcu, nagle w nim wszystko zaczęło się ustawiać. Uporządkowana relacja. Założył normalną rodzinę. Spowiedź po bardzo długim czasie, czyli też otwarcie, jakieś zaufanie na zaufanie Bogu, o które bardzo trudno zawsze, jak człowiek jest poraniony i żyje przeszłością, to jak wierzyć w miłość Boga, jak wszystko ją zasłoniło, to nie takie proste. Konkretny dar, który widać, jak potem jest siłą porządkującą tak wiele spraw. Tak działa, tak działa Bóg, tak działają te dary w nas. W o wiele szerszej perspektywie, niż by się w, w pierwszej chwili mogło, mogło wydawać. Te dary duchowe, tak jak powiedziałem w pierwszym skojarzeniu, kiedy usłyszałem o takim, takiej prośbie, czy takim zamówieniu, wydają się bardzo niepraktyczne. A jednak okazują się tajemnicą i siłą do spełniania bardzo istotnych życiowych zadań. Drodzy bracia, tak, dary duchowe, chociaż my z natury jesteśmy tacy, że bardziej żyjemy zewnętrznym. Zresztą wielu z Was żyje w małżeństwie i znacie nie tylko z psychologii, ale, ale z naturalnej sytuacji, z praktycznej sytuacji, to, że no choćby to, że kobieta jest nastawiona podświadomie o wiele bardziej na dom mężczyzna na pracę zawodową. To jest ta jego taka praktyczność, prawda? A jednakowoż, kiedy się przebaczymy pewnym sytuacjom, okazuje się, że dary duchowe należą bardzo do praktyki życia. I tak postanowiłem zaobserwujmy, zaobserwujmy jedną rzecz. Tylko jak to jest z darami, które nazywamy cnotami teologalnymi, teologicznymi. Wiara, nadzieja, miłość. Iż to jest poezja, możemy powiedzieć. To nie ma nic wspólnego z tym, jaki ktoś jest przy maszynie, jaki ktoś jest w mechanice, jak się to ma do obsługi elektroniki, jak to jest w jego informatycznych zapędach. To się okazuje we wszystkim mocą. Wiara. Dla mnie przykładem daru wiary jest to, co Bóg pokazał w Mojżeszu. Najpierw go dotknął swoją obecnością, objawił mu imię, czyli wprowadził go w drogę wiary, i w tym momencie Mojżesz staje się kimś, a może trzeba powiedzieć w naszym gronie, głową konkretnej społeczności, głową izraelskiej rodziny, które, która ma moc prowadzić bardzo konkretne dzieło. Ta wiara Mojżesza daje moc, żeby stanął wobec władcy egipskiego, żeby stanął wobec swojego, swojego narodu. Skoro mówię o tej wierze, to jedną sprawę może tutaj warto zauważyć z jaką wiarą idzie Mojżesz w swoje męskie posługiwanie, z wiarą bardzo osobiście zbudowaną. To nie jest wiara odziedziczona, powiem tradycyjna. Bo on się pyta Boga, a jak się spytają: jaki ten Bóg ma imię? Bóg mu objawia swoje imię. I on idzie do swoich, i co mówi? Spotkałem Boga. Spotkałem Boga. Za chwilę powie, jakie jest jego imię. On nie im mówi: Słuchajcie, do mnie przemówił Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba, bo tak mówili Izraelici o Bogu. Nie. Spotkałem, to jest mój Bóg, mój Bóg. Ja przychodzę jako delegat posłany przez mojego Boga, w moim osobistym doświadczeniu. To jest moc. Jest tak, tak mocny, że w tym okazuje się przewodnikiem dla sprawy niesamowitej, bo szaleńczego i wiemy, że nie do opisania ludzkimi, tylko ludzkim kontekstem i siłą wyjścia z niewoli no i przejścia bardzo, bardzo złożonego przez pustynię do ziemi obiecanej. Napisze potem autor listu do hebrajczyków wytrwał, jakby widział niewidzialnego. To jest właśnie moc wiary. To jest przewodnictwo, to jest lider, dyrektor, menadżer. On, on nie ma w swojej mądrości cudzej, on ma swoje doświadczenie wiary, on ma swoją moc. To nie jest coś, co jest od kogoś zasłyszane. To jest, to jest siła wiary prawdziwej. Proszę wybaczyć, że kiedy powiem ufność, no to yy, sięgnę do tekstu, który jest pisany ręką kobiecą, ale bliskie nam osoby, bo naszej rodaczki. To taki ciekawy tekst Świętej Faustyny z jej dzienniczka. W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami. Była to siostra pierwszego chóru. Ujrzałam ją w strasznym stanie, cała w płomieniach, twarz boleśnie wykrzywiona. Trwało to krótką chwilę i znikła. Dreszcz przeszył moją duszę, bo... Nie wiedząc, gdzie by cierpiała, czy w czyściu, czy w piekle, jednak podwoiłam modlitwy moje za nią. Na drugą noc przyszła znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach, na twarzy malowała się rozpacz. Zdziwiło mnie to bardzo, że po modlitwach, które za nią ofiarowałam, ujrzałam ją w straszniejszym stanie i zapytałam, czy ci nic nie pomogły modlitwy moje? I odpowiedziała mi, że nic jej nie pomogła modlitwa moja i nic nie pomoże. Zapytałam, a czy modlitwy, które całe zgromadzenie za ciebie ofiarowało, też czy nic nie przyniosły pomocy? Odpowiedziała, że nic. Modlitwy te poszły na korzyść dusz innych. I odpowiedziała mi, jeżeli modlitwy moje nic siostrze nie pomagają, to proszę do mnie nie przychodzić. I znikła natychmiast. Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym stanie. Już nie była w płomieniach jak przedtem, a twarz jej była rozpromieniona. Oczy błyszczały radością i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźnie, bliźniego, że wiele dusz innych skorzystało z modlitw moich i zachęcała mnie, abym nie ustawała w modlitwach za duszami w czyśćcu cierpiącymi. I powiedziała, że ona już niedługo będzie w czystu pozostawać. Jednak dziwne są wyroki Boże. Jeden z najciekawszych i najtrudniejszych fragmentów dzienniczka. Dla teologów tutaj niezły orzech do zgryzienia. Ja tylko powiem, jak to jest interpretowane po katolicku i w duchu Kościoła, bo to święta, mistyczka. To jest próba ufności. To jest próba ufności. Ona widziała kogoś, wobec kogo. Bóg dał jej obraz, jakoby nic nie były warte jej modlitwy, jej starania, a jednakowoż nie ustała. Ja się podzielę szczerze, nie dla narzucania interpretacji, ale dla świadectwa wiary, taką jaką w sobie noszę. Gdzieś tutaj, jak czytałem ten fragment, to przypomina mi się taka, taki pogląd teologiczny wspólnoty prawosławnej którego Kościół katolicki nigdy nie przyjął, ale też nie zaprzeczał, że dopóki trwa historia doczesna Kościoła, dopóki trwa czas ziemski, to my, Kościół Chrystusowy, Kościół Boży na ziemi, możemy wypraszać łaskę potrzebną na chwilę śmierci, nie tylko tym, którzy są dzisiaj w umieraniu, czy będą w przyszłości, ale także dla tych, którzy wedle kalendarza ziemskiego, w chronologii ziemskiej, już odeszli. Czyli dla Boga, który nie ma czasu, te modlitwy mogą być przyjęte przez Niego i ze względu na te zanoszone dzisiaj, ktoś mógł otrzymać tę łaskę w czasie uprzedzającym dla naszego życia. Może to właśnie jest też tak. W każdym razie święta Faustyna nie zraziła się niczym. Ufała dalej. Ufała dalej. No nie dalej jak dzisiaj. Wiecie, miałem taką modlitwę z rodziną z pewnego dużego miasta, gdzie pokierżowały się sprawy wiary i właśnie świeżo przeżywają śmierć samobójczą dorosłego syna, który najpierw zostawił Pana Boga jako niepotrzebnego. Potem się okazało, że okazał się zupełnie nieodporny na sytuacje traumatyczne. Zostawiła go dziewczyna i rzucił się z najwyższego piętra jemu dostępnego. Aż im się przypomniała taka sytuacja z historii świętego Jana Wianeja, proboszcza Zars, jak do niego przyszła y, żona y, cała w lęku, co ma myśleć o losie wiecznym swojego męża, y, miał poznanie w ogóle poza konfesjonałem, że ona na niego czeka, tylko powiedział, nie martw się, on, kiedy tego dokonywał, kiedy leciał z tego mostu, to miał w sobie sekundę żałowania, zrozumienia, że, że to jest wbrew Bogu i on, on należy do grona zbawionych. Bo czyście, to już są zbawieni. Taki trochę kłopotliwy ten przedsionek zbawienia, ale to już są ludzie zbawieni. Gdzieś to w tym obszarze właśnie jest i dlatego ufność w tym wypadku Faustyny była próbowana, ale okazała się, że jest czymś bardzo praktycznym. Sprawy naszego umierania, czyśćca, yy, przejścia do wieczności w pewien sposób, to są bardzo praktyczne sprawy naszego życia. Chociaż czasami człowiek w młodości jest skuszony, aby o tym nie myśleć. Miłość, której nie mylimy z zakochaniem, gdzie jak gdzie, ale w gronie mężczyzn świętego Józefa to dobrze wiemy, że miłość to nie uczucie, nikt z was nie ślubował uczucia. Ci, którzy ślubowali, ślubowali postawę, trud, ofiarność. Chociaż to sobie trzeba nieraz na rekolekcjach przypomnieć. Czy mam w rękach jeszcze jeden tekst mistyczny? Wybaczcie, akurat taki dał Pan Bóg Kościołowi przez Alicję Lęcz Lęczewską. Niektórzy pewnie z Was spotkali to nazwisko. To jest taka osoba, która umarła zaledwie kilka, może, może paręnaście, ale chyba koło 2010 roku. W... Jedna z osób bardzo zaangażowanych w odnowę w Duchu Świętym w Szczecinie żyła. Pozostawiła z rozkazu Bożego i Spowiednika po sobie notatki takiego prowadzenia duchowego. Ja się osobiście bardzo cieszę z tej edycji wydanej przez y, 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 wydawnictwo Chrystusowców. Miłujcie się! To jest to, co y, ma czasopismo od dwumiesięcznych. Miłujcie się! Agapę, ponieważ ten tekst pokazuje, że czym jest prawdziwa odnowa w Duchu Świętym. Dzisiaj często mówią, że odnowa to same emocje. Nie, nieprawda. Odnowa ma za zadanie doprowadzić do prawdziwego, a przez to dojrzałego spotkania z Bogiem. Takim moderator odnowy niedawno umarły z ojciec Pius, z Nowej Huty, z mogiły, mówił, prawdziwa odnowa jest mistyczna i to jest prawda. Właśnie tutaj to się okazuje. Ale biorę do ręki ten tekst, dlatego że słowo Jezusowe, jedno z najciekawszych słów Jezusowych, to jest słowo, słowo o miłości. I mówi tak, wiedz, że tak jak w człowieku miłosiernym, miłującym mieszkam ja, tak w zawisnym szatan i niszczy go i tych, którzy, są, którzy się z nim stykają, a nie są napełnieni moją miłością. Jest to człowiek bardzo nieszczęśliwy, choć nie w pełni to rozumie. Nie można zwalczać, unikać takiego człowieka. Trzeba otoczyć go miłością i nią obdarzać, aby zmusić szatana do odejścia z jego serca. Szatan odchodzi z duszy wtedy, gdy jest ona napełniana miłością. Tak, miłość to jest rzeczywiście coś, czego szatan nie zrozumie. Byłem świadkiem takiej modlitwy o uwolnienie właściwie to nie było, nie było egzorcyzmu, dlatego że nie zawsze musi być egzorcyzm liturgiczny. Czasami trafna modlitwa, która dotyka korzeni problemu, ma o wiele większą moc w praktyce, gdzie obok kapłana była grupa ludzi świeckich wspomagających tę właśnie modlitwę i w pewnym momencie manifestujący swoją obecność zły, najbardziej był, można powiedzieć, zadziwiony i zagniewany, wściekły, nie na modlitwę Kapłana, tylko na tych świeckich, którzy y, po pracy ofiarują swój czas i mówi, czemu oni to robią. Oni uwielbiali Jezusa nad osobą zniewoloną i On coraz bardziej był osłabiany przez tę modlitwę, i czemu oni to robią. Nie rozumiem motywacji, jaką jest po prostu miłość. Tego nie zrozumie. Wracam do y, słów Jezusowych zapisanych przez. Mistyczka Alicję. Nie można pozostawić drugiego na pożarcie szatanowi. Nie tylko ze względu na niego, ale też na innych i na siebie samego. Szatan, który się panoszy w bezsilnej wobec niego duszy, atakuje innych. Ciebie też. Nie walcz z człowiekiem i nie uciekaj od niego. Przeciwstawiaj się szatanowi, wnosząc moją miłość. To jest praktyczny dar duchowy. Miłość, która się oczywiście wyraża w też bardzo konkretnych zachowaniach, że ktoś nie odpowiedziałem na złe, że jest cierpliwy, że próbuje na nowo, że jest gotów do pojednania i tak dalej, i tak dalej, okazuje się mocą na sytuacje kolizyjne, gdzie w kimś już panuje złość szatańska. To, to jest konkret darów duchowych w pierwszym skojarzeniu bardzo niepraktycznych. A przecież tak bardzo praktycznych, zwłaszcza, bym powiedzieć, dla życia rodzinnego, ale nie tylko, tam gdzie jesteśmy. Mamy świadomość, że to są pewne sygnalizacje. Temat jest nie do wyczerpania na pewno w jednym spotkaniu, ale też myślę, że Duch Święty będzie prowadził każdego z Was, bracia, do takich sytuacji, takich skojarzeń, takich pouczeń, w których będziecie jeszcze bardziej rozradowani. Tym, że Bóg nam udziela darów duchowych, z których pierwszy jest On sam, przychodzący, przychodzący do nas Duch Święty. I że wszyscy będziemy coraz bardziej rozładowani tym, że te dary to jest niesamowita dynamika. To nie jest poezja i teoria. To jest dynamika, która prowadzi do zwycięstwa w bardzo praktycznych sprawach naszego życia. Niech nas Święty Józef wspomaga w tym staraniu o dary duchowe. Święty Józefie, módl się za nami. Dziękuję.